Witam Was tutaj, cześć i czem, a widzę nasz. Zapraszam Was na 11 odcinek z serii City Skylines. Tak. No, jak możecie zauważyć, są święta, więc są dni wolne, więc mogę jakiś kolejny odcinek nadać. Ostatni odcinek, no to był live, to wiadomo, ma więcej wyświetleń niż przeciętny. I live będą wcześniej, częściej chyba nadawane ostatnio. Tak sobie wymyśliłem. No i tak, gdzie moje pługi? Halo. Tu jest pług. Gdzieś ty pojedziesz? Do bazy? Pojedziesz. Nie, on tu skręca i bardzo słusznie. Bo tu się robi biało. Dobrze, wiecie co? Jest problem ze śmieciami, jakby nie patrzeć. Więc póki co postawimy sobie tutaj wysypisko. A! Ja już postawiłem wysypisko po poprzednim odcinku, już zapomniałem o tym nawet. No bo widać, że są problemy. I to nie małe. Czy mi się wydaje, czy tutaj jest tylko wjazd w jedną stronę? Tak, no to nie, no nie, no bez przesady, tutaj musi być wjazd w dwóch stron. Dzisiaj sobie zainwestujemy w pociągi. Oczywiście zaczniemy od tych towarowych. Ale tutaj, ale rzeczy ważne, ważniejsze, tutaj musi być zjazd. Tutaj, nie, za blisko. Okej, okay, za blisko, nie, to nie. Dawaj. Znowu za blisko. Fajnego, możecie zauważyć, że mamy 150 tysięcy. To zasługa tego, że na live'ie był czas trójka. Czyli pełna moc, pełną parą. Zarobki, niech idą. Ok, zróbmy sobie tak i tu w ten sposób. O, mniej więcej tak i będzie można usunąć tą drogę. Znaczy, niech jeżdżą póki co jak chcą, ale oj, oj, oj. Czy tu się porobiły korki? No to tak wygląda. A. No tak, zapomniałem o tym, bo tu jest jeden wjazd. To trochę może komplikować sytuację, rzeczywiście. Dobra, pomożemy wam. Zróbmy sobie tutaj prostą zjazd w dół. Proszę bardzo. Jakby coś macie tutaj prze... Już coś jedzie. Ledwo co wybudowałem, a już coś jedzie. Jedzie czy nie? Coś mi tu zjechało. Ciekawe swoją drogą, czy tunele mogą być w śniegu. Nie wiem. Dobra, ale nie będę się teraz tym zajmować. No ale tutaj ten kodek mi się nie podoba. Ale jest dobra wiadomość. Wow! Wow, wow, był kamień milowy, słyszałem go. 15 tysięcy miasta nasze ma już. A nawet więcej. Krematorium. O, to możemy postawić. Stacja uzdatniania wody. Od tego zaczniemy. Ponieważ ten syf mi się tu nie podoba. Nasze ścieki właśnie poszły sobie na wakacje. Okej. Okay. Ile tego trzeba? Może tyle wystarczy. Łączę wszystko tą, tym, aby był prościej. No nie, nie mów mi, że muszę wy... Nie, 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 nie. Witam po przerwie. Jak mogliście usłyszeć, wyłączył mi się telewizor. Jak to się mówi, Android żyje swoim własnym życiem. Chwila. A, minus 23 stopnie. To rzeczywiście może być problem. Podnieśmy sobie ten budżet i będzie spokój. Na noc i na dzień. Ej, co jest ze ściekami? Jest już dobrze. Ale z prądem to nie wiem, co jest nie tak. Okej, okay, prądu też nie ma. Powinno pomóc. I już na przyszłość. Bo to jest 200... 203 tysiące? Okej. Okay.
Okej, bez pytania. Ogrzewanie też jest na full. A, no bo już spadła. Spadła ta niska temperatura. Dobra, ale mamy już rzeczy ważne. No i to byśmy sobie postawili tutaj. Zadowoleni? Zadowoleni z krematorium. Aj, ci ludzie to są naprawdę ciekawi. Czas na pociągi. I pociągi będą w odpowiedni sposób tutaj postawione. Standardowo. Czyli chyba w drugim kierunku. Zaraz zobaczymy. Najpierw coś zmienimy. Tak, też mi się wydaje, że jest to w całym kierunku. Okej, gdzieś tak do końca. Trzeba będzie tutaj po prostu zakręcić. I stąd sobie pociągniemy. Ale to coś mi się tutaj zacięło. Już wracamy. Tak, też sądzę, że w tę stronę lepiej. To mi nie wygląda najlepiej, bo to wygląda mi na korek. Matylda, tylko trzeba ustawić strzałki. Chcemy pójść na całość? Może lepiej nie. Pójdźmy na całość. W sensie takim. Macie tutaj wjazd autostradą. O, spodobało im się. Ewidentnie im się spodobało. Ale wstawiamy nasz dworzec. Idealnie nam tu wejdzie. Ułożymy? No nie, już. Zadowoleni? Zadowoleni, jakby żeby inaczej. No. I gdzie są najbliższe tory? Tam. Chcemy sobie tutaj jednak przejść obok? Kolej inaczej. Zapytam się inaczej, czy tędy da się tu przejść? No właśnie. Nie da się. Odpowiedź jest prosta. Nie, to nie. Więc jedziemy tamtędy. Czyli też. No i jedziemy tutaj prosto. Później zakręcamy. I jedziemy prosto. Chyba, że mamy jeszcze lepszy pomysł. To będzie dziwnie wyglądać. Potwierdzam, dziwnie wygląda. Ale może już nie będzie. No nie, no bez przesady. Takiej rzeczy tutaj nie ma. Nie. Można pod tym? Nie można. A to byłoby idealne akurat. Dobra. Nie, to nie. Tutaj zawracamy. No nie, ten most się zbugował ewidentnie. Trzeba będzie go jeszcze raz zbugować.
Ale to jak będzie czas? Jak będą pieniądze? Jak już przyjdą pieniądze, to... Tutaj będzie ostry zakręt, ale to... Już chciałem po prostu, żeby ładnie poszło. Okej. Kręcimy na maksa. O, może być. Nie chcemy na razie nic, że tam kręcić. A i to, tutaj sobie zrobimy zjazd w dół. Chociaż czy na pewno? Nie, tu nie będzie zjazdu. Tu będzie zjazd. I tu będzie moje ulubione. Ale prostą zrobione. Czyli zjazd w jedną stronę i zjazd w drugą stronę. Wow, ale ładnie wyszło. No, powiem, że dawno już nie pamiętam, żeby tak ładnie wychodziło mi coś. No i teraz nic nie pozostaje innego, jak czekać, aż coś tu przyjedzie. Z tego na razie nikt nie korzysta. Możemy sobie powiększyć póki co tą dzielnicę. Tylko tak, aby ładnie nam to wyszło wszystko. Czyli mniej więcej tak. Nie będziemy tam łączyć na pewno, nie? To z życia wiadomo, że nie wolno łączyć. Średnim, małym. I tu sobie tak poprzyciągamy. O! Proszę bardzo. Ogrzewanie, no ten się załapał jakoś, ale reszta się nie załapa. O, no, to mogę usłyszeć. Czekaj, skoro jesteś czysty, to mogę ci wyłożyć po prostu. Jeszcze lepiej. O, tu się już zaczynałem budować. Damy. O. Taki przejazd świetlany. Autostrada, jak mi się spodobała, no chyba dobrze działa. Tutaj jest w ogóle dobrze, bo tutaj nie ma teraz żadnych. I zobaczcie, wszystkie strzałki są w wszystkich różnych kierunkach. Co też jest bardzo dobre, bo każdy może się rozjechać tam, gdzie chce. Natomiast pociągów to nie widać cały czas. Jak nie ma, tak nie ma. Co to jest? Czy to jest towarowy? Tak, towarowy. Ominął mnie tu. Smutno. Smutno. Nie wiem, czy cieszyli się, że to wybudowałem, a nikt z tego nie chce korzystać. To nie jest normalne. Nowy budynek. Więzienie. Świetnie. Tylko mi tu nie jest potrzebne na razie więzienie. Dobra, może nie marnujmy czasu. I wymyślmy, może tu jest chyba dobre miejsce na jakiś właśnie handel. Co nie? Tu raczej nic innego nie będzie. To możemy sobie wyłożyć.
O, proszę bardzo. Tutaj leciutkie koreczki. No tak, bo tutaj tramwaj jest. No i chyba ten tramwaj później będzie jechać inaczej. Ale to jeszcze nie teraz. I tutaj możemy sobie zrobić tę drogę. Teraz tu sobie zjedzie w dół. O. Daj. O. Tam ci udało. Czemu się tutaj nie chce? Nie wiem. I może nie chcę widzieć. Czy to ma być aż tak duża ta dzielnica? W sumie może być. Dobra, tu sobie to poprzestawiajmy trochę. Tak, bo tu będzie duża droga, ale ona tu się tak skręci. Tutaj tramwaje będą jechać na wprost. To daje też to, że tutaj ten tramwaj, który jedzie teraz po niczym, wjeżdża tak tu. I kontynuując, to daje, że tu będzie wjazd. I jeszcze bardziej kontynuując, tutaj przystanek. Będzie tu. Tylko czemu on jedzie w jedną stronę teraz? Jakieś problemy się zaczynają robić z tymi tramwajami. No dobra. Mamy naszą ulicę. I tak, bo tutaj jeszcze jest trochę przestrzeni, w którą warto byłoby wykorzystać. Prawda, wiem, że mogę ją wziąć inaczej, wykorzystać, ale nie. Tędy. Co jest z naszym pociągiem? No weźcie, żeś ludzie, nikt tu nie jedzie. Jedzie pociąg, jedzie nasz pierwszy pociąg, yeah! To właśnie chcieliśmy widzieć. Mamy miniaturkę. I wyjeżdża. Oj, coś już wjechało. Wiecie co? Sądzę, że tu trzeba coś zmienić. Tak, tu coś na pewno trzeba zmienić. Takie coś jak tu będzie zjazd w dół. Wow, nawet się udało. I tu będzie rozjazd. Ile będzie jechać? Tutaj i tutaj. Trochę tam wyburzyliśmy, ale dobra. Jeden będzie jechać tutaj do autostrady. Ale dobra. I jeszcze i ten tutaj jeszcze można zrobić w bok. Będzie jechać gdzieś tutaj w tą dzielnicę? Czy od razu może po prostu? A drugi będzie jechać w drugą stronę. Jak mi się uda wymyślić, gdzie on by miał tu jechać. Dobra, wymyśliłem. A nie wymyśliłem. Dobra, tutaj. Dawaj. Nie.
Tak, na pewno. A, bo ty jesteś jeszcze tam bardziej głęboko. A to nic dziwnego, że nie chcesz. No powiedzmy, że już tak to wyjdzie. O, proszę. Wow. Dużo tych pociągów tutaj przyjeżdża teraz. Jestem łamany. Mamy poranną mgłę. Dobra, ale my tutaj budowaliśmy tą dzielnicę. Wracając do dzielnicy, mamy już 21 minut odcinka, a dzisiaj tylko a tak mało było dodane. Co? Nie. Nie, w życiu. Może taką drogę bym wyszły im tu by. Why not? Ale tak już można. Chyba nie. Nie bawmy się tym tak. Złe rzeczy tutaj wymyślamy. Tu będzie taki handel ścisły. Tutaj jeszcze są śmieci, to już nie będziemy nic kręcić. I tutaj. I to będzie specjalizacja turystyczna. Otóż to, tu będzie turystyka. I w związku z tym, że tu będzie turystyka, będziemy też mogli rozwinąć pewne dziedziny, takie jak... Why not? Okay. Kurde, czy myślałem, że da się tak zrobić, aż tak długiego się nie da, ale... No dobra, kto jest za tym? Kto? Ja tak. Ty, jakieś to bliższe jest. Dobra. Nie bawmy się tym. No niestety to będzie kolejne skrzyżowanie. Nie, dzisiaj tam dzielnicę chcę skończyć. I tak, tu jeszcze trzeba było zrobić. Patrz, no to będzie dobre. No dobra. To co? Damy im tu miejsce? Chciałem wybierz. Damy. O! Z tym, że tu nie. Dobra. Teraz tak. Teraz trzeba im tu postawić coś, że co będą jeszcze wiedzieć. Mamy 300 tysięcy! Co mi mówi, że trzeba tu postawić coś tego typu? Tylko trochę to jest duże. Tylko to jest troszeczkę duże. I tak mi nie stać. Nie, takiej rzeczy nie. Co to jest? Zo? Jakaś fontanna. Na jakąś fontannę można było tu wrzucić. Gdybyśmy na przykład wyłożyli to. I stawili to. O, to im się spodoba. Dobra, i tutaj możecie się budować spokojnie dalej. A tutaj nie. Tutaj będą biurka. Biurka.
moje biureczko. A woda, po co tam komu woda? Macie. O! O! Amazing. Ale my to wybudowaliśmy dzisiaj w jednym wielkim celu. A mianowicie w takim. Że tu postawimy coś takiego. Tylko gdzie będę teraz postawił? To wyburzymy i to wyburzymy. Chyba nie można postawić. Tylko gorzej później z wyjazdem. Oj, 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 oj. Zróbmy sobie pauzę, bo pieniędzy mam dość dużo. Czy to wystarczy? To wystarczy. Zadowolenie? Wiesz, tutaj poszła fala zadowolenia. Nie wiem, czy tu się w ogóle da przeprowadzić? Tu się da. Nie, ja jeszcze tak nie chcę postawić, ja chcę ją tutaj tak... O, o, proszę, bardzo. Tak to może wyglądać. Dobrze, to ja teraz tylko to szybko podłączę, czy co zaraz zauważycie. I to będzie chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Teraz tak, podłączmy sobie tutaj do togę, tędy. Tutaj nie... O, właśnie w ten sposób możemy zrobić. I tutaj sobie coś takiego damy. I teraz pokażę wam, jak to będę budować. Te tory tutaj. No i dobrze, i to byłoby chyba na tyle dzisiejszego odcinka. Pocięty na koniec, no bo mam tu problemy. Ale no, pominijmy to. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie sobie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już chyba będzie w weekend raczej. Chyba, że jeszcze jakoś w święta się pojawi, ale raczej już to wątpię. Jeśli się jeszcze pojawi jakiś, to tylko i wyłącznie może być jakiś live. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Tutaj sobie wybudujemy już tramwaje. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, możecie subskrybować, to nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. No i do zobaczenia. Cześć.